Mikołaj Tawelicz urodził się około 1340 roku w Szybeniku, w środkowej Dalmacji, w zamożnej i szlacheckiej rodzinie chorwackiej. W 1365 roku wstąpił do zakonu franciszkanów w Brybirze, a następnie w 1372 roku, w odpowiedzi na bullę Grzegorza XI, udał się z ponad 60 braćmi zakonnymi do dewastowanej manichejską herezją Bogomiłów Bośni jako duszpasterz. Niełatwa praca naznaczyła niejako Mikołaja piętnem powołania apostolskiego i misjonarskiego. Nawrócono około 50 tysięcy heretyków. W 1384 roku, podążając drogą wyznaczoną przez Pana, zgłosił się wraz z Deoatem na najtrudniejsze zadanie – misję do Ziemi Świętej. Było to już po czasach krucjat i Palestyna znajdowała się w rękach synów Allaha. Działalność prowadzili z konwentu Najświętszego Zbawiciela, San Salvatore, w Jerozolimie, w kustodii Ziemi Świętej, powołanej w 1342 roku przez papieża Klemensa IV. Opiekowali się, zgodnie z franciszkańską rolą kustosza, miejscami kultu oraz przybywającymi pielgrzymami. Studiowali język arabski. Tam też poznali dwóch innych braci, Piotra z Narbonny i Stefana z Cuneo w Piedmoncie. W 1391 roku Mikołaj, Deoat, Piotr i Stefan zdecydowali się po głębszym zastanowieniu na najbardziej bezpośrednią metodę nawracania wyznawców islamu. Udali się do meczetu Omara w Jerozolimie i poprosili o spotkanie z muzułmańskim oficjelem. Na wzór świętego Franciszka, który wszak stanął przed samym sułtanem w Egipcie i publicznie bronił wiary. Do meczetu ich nie wpuszczono, ale zaprowadzono do pałacu sędziego muzułmańskiego. Gdy ten pojawił się, zaczęli czytać z przygotowanego na piśmie, po konsultacjach teologicznych, napisanego po łacinie i arabsku, memorandum, że wszyscy ludzie powinni zaakceptować naukę Chrystusa, prawdziwego Boga i człowieka, który dla zbawienia poniósł śmierć na krzyżu, i odrzucić twierdzenia Mahometa. Gromadząca się tłuszcza muzułmańska najpierw ze zdumieniem, a potem coraz większą złością, słuchała misjonarzy. Nikt nigdy w jej obecności w tym miejscu tak odważnie nie bronił bóstwa Jezusa i credo chrześcijańskiego. Zażądano od misjonarzy wycofania dopiero co wypowiedzianych słów i wyrzeczenia się wiary. Odmówili, głosząc: przyszliśmy tu z polecenia Bożego. Jeśli nie uwierzycie w Jezusa Chrystusa i nie przyjmiecie chrztu świętego, nie będziecie mieć życia wiecznego. Zostali brutalnie pobici, zakuci w kajdany i wrzuceni do lochów. Oczekując na sąd, byli w więzieniu torturowani. Po 3 dniach zaprowadzono ich na wielki plac w pobliżu Bramy Dawida, zwanej też Bramą Jafy, gdzie stanęli przed lokalnym emirem, sędzią Gadi i tłuszczą saraceńską. Gdy ponownie publicznie odmówili wyrzeczenia się wiary, wszyscy zostali przez zgromadzony tłum rozsieczeni na mieczach i ścięci. Ciała męczenników poćwiartowano i spalono, a prochy rozrzucono na wiatr. Kult Mikołaja, szczególnie żywy w Chorwacji, zatwierdził w 1889 roku Leon XIII. Wszyscy czterej zostali w 1970 roku kanonizowani przez Pawła VI. Są jedynymi franciszkanami i męczennikami, którzy ponieśli śmierć w Ziemi Świętej i zostali wyniesieni do chwały ołtarzy. Mikołaj był też pierwszym kanonizowanym Chorwatem. Później dołączył do niego święty Leopold Mandić. Jest też, obok świętego Józefa, głównym patronem Chorwacji. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Mikołaj aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszystkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.